Już sprawdzam, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Także halo, halo, witam was, moi drodzy. Tak się z wami przywitam moją dłonią. Widzowie YouTube'owi, tutaj z widzami już na Twitchu się przywitałem. Także witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, a właściwie to w nowej serii z LEGO Speed Champions, w którym to właśnie składać będziemy sobie te modele. I słuchajcie, podobnie jak w przypadku właśnie zestawów, w których składałem dwa samochody, jest to po prostu jeden zestaw, ale są dwa samochody, to zachowamy ten zwyczaj, że dla każdego z tych samochodów po prostu zrobię osobną serię dla YouTube. Także będzie to jeden po prostu taki zestaw, ale z tego samochodu na przykład zrobimy sobie osobną serię i z tego również zrobię osobną serię. Także tego schematu się będę po prostu trzymał. No i tak, słuchajcie, jest to już zestaw, który zapowiadałem wcześniej przy okazji składania Aston Martina DB5 z Jamesa Bonda. Także tak, słuchajcie, dzisiaj właśnie składać sobie będziemy taki zestaw, właśnie jakim jest LEGO Speed Champions Chevrolet Corvetta C8R oraz korwetka z 1996, właśnie to jest ta czerwona tutaj. No i tak, słuchajcie, jest to prezent, po który mój kumpel jechał aż do samych Katowic. Także dzięki wielkie Piotrze za taki prezent, no i teraz go będziemy właśnie składać. Także nic, słuchajcie, ja zaraz zajmę się oczywiście samym unboxingiem, jeszcze tylko zobaczmy, jak tutaj samo pudełko wygląda. No jak to w większości Speed Champions, możemy sobie zobaczyć jeszcze, jak te samochody tutaj wyglądają, zarówno w rzeczywistości, jak i właśnie tutaj z tyłu. No muszę powiedzieć, że tutaj lampy mi się podobają, ale to pewnie będzie albo nadruk, albo jakieś naklejki. Ale tu rzeczywiście, no, ta korwetka, muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę konkret. Nie jest ona może jakoś tak zaokrąglona jak w rzeczywistości tutaj, no jest, powiedziałbym, z tyłu akurat kanciasta dosyć, ale fajnie, fajnie. Tu mamy jeszcze, jak wygląda sama właśnie postać, no i właśnie jak te fury wyglądają tutaj w rzeczywistości, nie? No. Jest to oczywiście oficjalny produkt General Motors, także słuchajcie, cóż, wszystko przygotowane, nagrywańsko włączone, zaraz się zajmiemy unboxingiem. Szmateczka jest po to, żeby zasłaniać sobie jakieś takie elementy, żeby podczas klejenia naklejek zawsze sobie po prostu wolę zasłonić jedną stronę, żeby czegoś nie pomylić. Mam tutaj myszkę, jest też pilot do TV, także jest wszystko ok. Dobra. Tą myszkę dam sobie może gdzieś na razie tutaj na bok. Mam nadzieję, że słuchajcie, z tej odległości mnie też dobrze słychać. Chciałem zobaczyć z odtworzenia poprzedniego Aston Martin DB5. No i mówiąc krótko, nie działa po żadnym możliwym kliknięciu. To nie wiem, a jest w ogóle te VOD z tej? Powinno być, nie? Ale to nie wiem, dlaczego się nie odpala. Może Twitch coś tam ma. Nie wiem. Ale będzie na YouTube. Także spokojnie. Będzie z tego aż 7 odcinków na YouTubie. Dobra, słuchajcie, także ja przechodzę do unboxingu. Tutaj trzeba wrazić. Kurde, ciężko się to pudełko otwiera, tak żeby nie rozpierdzielić sobie całego pudła. O, dobra. Udało się. Teraz jeszcze tylko. O, dobra. Jest. Tutaj nie wiem, czy to jest jakaś. Tak, zobaczcie, to jest jakaś forma zabezpieczenia. Tu jest normalnie kod kreskowy. Pewnie wrzucony przez sklep. Sklepy po prostu tak zabezpieczają. No i normalnie mamy tutaj, wiecie, przejdziecie z tym przez bramki, to już was aresztują. Także coś takiego. Słuchajcie, no w samym pudełku znajdują się oczywiście co? Dwie instrukcje, po jednej dla każdego samochodu oraz dwa zestawy naklejek. No widzę, że tutaj akurat w przypadku tej korwety tych naklejek będzie niestety cała masa i to mnie martwi, bo nie lubię naklejać naklejek. I zaraz tak, słuchajcie. Myślę, że o wiele łatwiej będzie się składał ten model, chociaż nie, bo widzę, że tak, to jest akurat zeszyt numer 2. Więc trzymajmy się, słuchajcie, kolejności.
Tą korwetkę zostawimy sobie na później, tego właśnie Stingraya z 69. To zostawiamy sobie na później, a my sobie weźmiemy, słuchajcie, zeszyt numer 1, czyli będziemy sobie teraz składać właśnie ten model. Także jest zestaw naklejek, jest ten. No i oczywiście, co, pewnie na każdy z takich tych przypadają po dwa worki, nie? Także jest worek numer 1, jest worek numer 2, jest nawet tutaj komplet felg dla, albo kołpaków, jak kto woli, dla pewnie właśnie tego, dla tej wyścigowej korwetki. A tutaj już mamy worek numer 4 dla Stingraya i powinien być jeszcze jeden. Tak. I worek numer 3, przypuszczam, że również dla Stingraya, mając na uwadze fakt, że to są właśnie takie. No ta korwetka nie jest ona taka, powiedziałbym, ona jest taka buraczana. Ona nie jest taka właśnie czerwona, to jest taki fajny buraczkowy taki kolor. Taki klasyczny. Taka klasyczna właśnie czerwień, tak jak powinno być. Dobra, więc słuchajcie, na razie ten model olewamy. No i w samym pudełku nie ma już absolutnie nic. Także tylko tutaj do kadru ustawię to pudełko tak, żeby tutaj było widać, co takiego składam. No i słuchajcie, jeżeli też jesteście ciekaw, co takiego składam, to również zachęcam czaty do wpisywania komendy wykrzyknik Lego. Tam również, słuchajcie, jest odpowiedź na to, co takiego składam. A tymczasem, słuchajcie, tak, mamy tutaj naklejki. Pęseta to jest zeszyt numer 1. No i tak. Wysypaliśmy tutaj z pudełka całą zawartość. No i odpakowujemy sobie worek numer 1. Oczywiście targam go bardzo dokładnie, żeby mieć pewność, że tutaj nie utknęły w nim żadne. Właśnie zawsze się te worki rozrywają w ten sposób. I tutaj zawsze może coś utknąć w tym, więc ja to zawsze rozrywam tak, aby mieć już absolutną pewność, że tutaj na pewno żaden drobny element ani nic takiego nie utknęło. Dobra. Nim rozpakuję kolejny woreczek, to oczywiście posortujemy sobie tutaj same już te części. Także mamy oczywiście płytę podłogową. Tu już mamy te elementy. Oczywiście zawsze sobie to najlepiej. Fajny zielony klocek. Kurde, nie mam takich zielonych klocków. No, fajnie, fajnie. Jest oczywiście też sama postać, którą sobie też oczywiście złożymy tutaj osobno. Wszystkie te ciemno-szare elementy. Oczywiście dwa błotniki. Charakterystyczne pomarańczowe tej płytki. Tutaj też takie rzucające się w oczy żółte klocki. Tu jest jeszcze taka charakterystyczna szybka. Tu są jeszcze spodnie od samej postaci. To jest dla jednej i drugiej strony. Coś takiego. Kurde, ja muszę się trochę rozebrać, bo jestem we flaneli, a kurde, ciepło się już robi. Może przez te lampy właśnie, które mam tutaj odpalone. On też, kurde, takie ciepło później generują, że jakby normalnie zimno było i ten, to bym te lampy włączył i już mi jest cieplej, nie? Może po prostu jest mi ciepło, wiecie, że to taki. Troszeczkę się denerwuję, jak odpalam live'a, nie? Taki, wiecie, stres przed kamerami. Dobra, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Tu mamy coś takiego, tu mamy dwie takie szare te. Tu mamy dwa takie elementy, ciemno-szare. Charakterystyczne czerwone. I ten, dobra. No i teraz możemy sobie rozpakować worek numer 2, gdzie również tutaj posortujemy sobie części. Cześć, Szturo, witam. Też przyszedłeś oglądać, jak składam zestawy z Lego.
Dobra. Worek oczywiście targam tak samo jak każdy poprzedni, czyli upewniając się, że tutaj nie ma żadnych drobnych elementów. No i tak, słuchajcie, standardowo oczywiście do każdego zestawu Speed Champions dostajemy taki właśnie klasyczny klucz, który służy nam po prostu, żeby tą stroną sobie wypychać te felgi, nie? Czy te kołpaki. Jeżeli chcemy sobie zmienić na przykład wariant, nie? Oczywiście mamy też tutaj po dwie szybki dla kasków. No i tak, tutaj mamy takie charakterystyczne właśnie miętowe klocki, to sobie dam tutaj. Takie ładne, kolorowe klocki, kurde. Dlatego uwielbiam składać właśnie zestawy z Lego, bo każdy klocek, ten kolor taki, ten nowy, jak to ładnie po prostu wygląda. Ja tu mamy coś takiego. Tu mamy oczywiście te charakterystyczne ośki. Wiadomo, do czego one nam będą służyły. Tutaj mamy coś w rodzaju takich, nie wiem, klamek. Sam nie wiem, to się dosyć często wykorzystuje też w jakichś takich zestawach Lego, jak jakieś takie budowle czy coś. Może nie Lego Architecture koniecznie, ale no nie wiem, coś w rodzaju takich szuflad. Ciężko powiedzieć. Jesteś akurat przed meczem, nie? Dobra, rozgrywka. A kto gra? Bo nawet ja nie wiem. Bo ostatnio żeśmy co? Przedupili tam 2-0 z tym, nie? Ja tak piłkę nożną, jeśli o mnie chodzi, słuchajcie, to piłkę nożną ja tak oglądam naprawdę bardzo sporadycznie. Nie jest to mój sport. Nie interesuję się tym za bardzo. Po prostu gdzieś coś tam usłyszę, to wiem, nie? Ale nie, żebym się jakoś tym mega jarał, interesował czy coś, nie? A skoki narciarskie to ja, to lubię oglądać. Tylko, że u mnie zazwyczaj z tym wolnym czasem to wygląda tak, że wolę sobie posiedzieć na kompie, w coś pograć, niż właśnie włączyć telewizor i oglądać na przykład, jak tam Kubacki skacze czy coś. No, także tu mamy takie ciemne szybki, mamy też włosy. Dobra. Tutaj mamy takie właśnie zakrąglone czarne klocki. Tu już mamy takie skośne. Tutaj takie ciemno-szare elki. Kurczę, dużo jest tutaj takich tych. Pozbieram sobie te dwójki tu. Tu jest jeszcze taka dwójka. Coś takiego. Bardzo dużo właśnie tych. No w sumie samo nadwozie jest takie ciemno-szare, więc tutaj naprawdę mamy dużo właśnie tych takich ciemno-szarych elementów. Pyk, pyk, pyk. Tutaj pewnie mamy na lewą i prawą stronę takie elementy. Tu są jeszcze takie śliskie trójki. Tu i tu jest właśnie coś, co nazywam właśnie sztabką złota. No, też fajny taki element. Dobra. Taki element to jest jeden, o dziwo. Dobra, słuchajcie, także co? Jesteśmy po unboxingu. Odcinek nagrywa się 14 minut. Ja w ogóle sprawdzę, czy się nagrywa, ale tak, nagrywa się, nie? Na pewno. Jest w folderze plik, dobra. Także mam pewność, że się nagrywa. Jesteśmy po unboxingu, po sortowaniu, słuchajcie, także zaczynamy. Strona numer 6. No i zaczniemy sobie od zmontowania oczywiście samego gostka. I muszę powiedzieć, że już
jak tak patrzę na to, to już sam ten kombinezon naprawdę mi się mega podoba. Pokażę wam, słuchajcie, najpierw wariant z włosami. Chyba już takie włosy nawet w którejś postaci były. Nie ma też podwójnej twarzy. Tak jak ostatnio to właśnie w LEGO Speed Champions ma miejsce. Tak wygląda, słuchajcie, sama postać w... Z włosami, nie? Bardzo fajny ten kombinezon, bardzo fajny spodnie i ten. Z tyłu natomiast właśnie jest Corvette Racing, czy coś takiego? Ja, Corvette Racing, właśnie tak to się prezentuje. No, z białym kaskiem, czyli wariant, który zazwyczaj ja wybieram akurat w przypadku czegokolwiek bym nie składał z LEGO Speed Champions, ja zawsze wybieram wariant właśnie z kaskiem niż z włosami. Może dlatego, że po prostu postać o wiele łatwiej się mieści właśnie z kaskiem niż ten w przypadku pani na przykład, bo też zdarzało się tak, że panie prowadziły takie wyścigowe samochody. No to też właśnie te włosy długie, no nie za bardzo, no nie byłoby po prostu do tej pani jak tam wsadzić. No i słuchajcie, tak wygląda już sama postać właśnie z kaskiem, nie? Naprawdę ten biały kask bardzo ładnie się komponuje z tymi białymi spodniami, także naprawdę, naprawdę super. No i dobra, tutaj już jako takie części zapasowe, no to mamy włosy, dodatkową szybkę, ten klucz. Także dobra, na razie samego chipka sobie odstawiamy tutaj na bok, a zajmiemy się, słuchajcie, płytą podłogową. Także cóż, budowę samochodu, jak to zazwyczaj w Speed Champions jest, zaczynamy właśnie od tyłu. Także jedziemy. Strona 8 i potrzebne nam tutaj, słuchajcie, będą cztery właśnie takie elementy. Dwie takie właśnie czwórki oraz dwie szare szóstki. No i co? No i jak mamy tutaj płytę podłogową, to tak. Zacznijmy sobie od zamocowania tych elementów tutaj. Takich, nie nazwałbym to drewnianymi, to jest taki, nie wiem, zgnita marchew? Taki trochę brązowy, taki no sraczkowaty można powiedzieć, nie? Taki brązowy zachodzący na czerwony, no nie wiem, coś takiego. Nie jest to taki stricte brązowy kolor. Dobra, także to sobie montujemy tutaj. Pomiędzy właśnie te sraczkowate wchodzą te żółte czwórki. Pyk, pyk. I teraz jeszcze tutaj idą właśnie te szóstki. Tak i tak, dobra. To już mamy zmontowane. Następnie potrzebujemy znowu takiej tej szóstki. Potrzebujemy właśnie tej kostki czerwonej. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy dwóch ciemnoszarych elek oraz właśnie dwóch takich osiek. Ok. Także co? Jest takie coś. To idzie tak. To idzie tak. I ośki idą właśnie. Też zawsze zwracam na to uwagę. Niby to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale tutaj instrukcja każe nam zamontować to nie tak, jak ja teraz to zamontowałem, czyli w poziomie. Widzicie, gdzie jest ten otwór, tylko właśnie w pionie, nie? Każą nam to zamontować, więc też tak zrobimy. Nie ma to żadnego znaczenia, co prawda, ale tak to zamontujemy.
Jak instrukcja każe, dobra. Czyli tutaj w pionie, tutaj też w pionie. Jest to zamontowane, te ośki, to i to. Dobra. Kolejna strona. I montujemy to tutaj. Pyk. Okej. No już mamy prawie, że przód, nie? Następnie. Znowu potrzebne nam są dwie takie ośki, dwie takie właśnie te klamki. Oraz właśnie potrzebne nam jest to. Aha, bo jeszcze nie zamontowałem w poprzednim kroku, widzicie. Pominąłbym. Ale tu jeszcze gdzieś do zamontowania były te elementy. A gdzie? 1, 2, 3. A, i tu jeszcze jest 4. Czyli dobra. To idzie jeszcze tak. Żeby się to wszystko lepiej trzymało. Teraz już jest ok. No i dobra, i teraz dopiero możemy przejść do tego kroku. Tutaj tak samo znowu w pionie to montujemy. Tutaj tak. No i tak. Tu jest w pionie zamontowane, tutaj też jest w pionie również. I tutaj jeszcze idą na koniec właśnie te takie, nie wiem, klamki czy coś. I to łączymy tutaj pod spodem. Ok. Mamy coś takiego. No oczywiście to jest na razie, słuchajcie, początek. Wydaje mi się, że sama fura będzie nieco bardziej wysmuklona, że będzie dłuższa. No ale zaraz się przekonamy. Dobra. Także ten krok już mamy. Kolejny krok, potrzebujemy, słuchajcie, dwóch takich pomarańczowych tych płytek oraz jednego takiego właśnie miętowego klocka tutaj. Więc tak. Tym pomarańczowym zakrywamy to. Tutaj też idzie ten pomarańczowy. I tym miętowym zakrywamy ten czerwony klocek. Tak. Szkoda, że właśnie takie. Oczywiście, o co chodzi z tymi kolorowymi klockami? Ma to, słuchajcie, taki zabieg, żeby się nie pomylić w montowaniu. Żeby po prostu ktoś, kto składa ten zestaw, widział, jakie kolory mają być gdzie po prostu, tak? O wiele łatwiej się coś takiego wtedy składa, niż żeby te klocki miały być tego samego koloru. Tak na przykład jest w zestawach z Kobi, jak kiedyś składałem czołg, to też się popieprzyłem w montażu, bo tam po prostu wszystkie te kolory zlewały się po prostu w jedno i no nie wiedziałem do końca, gdzie mam to zamontować. Musiałem się naprawdę bardzo dobrze przyjrzeć w instrukcji, na którym studzie co mam zamontować, nie? No bo tak więc o to właśnie, to jest właśnie ten, o to chodzi właśnie z tym, żeby te klocki były kolorowe, żeby było łatwiej to po prostu widzieć, który klocek zakrywa jaki kolor i tak dalej. Czyli na przykład ten miętowy zakrywa teraz ten czerwony i tak dalej. O to właśnie tutaj chodzi, nie? Na takiej zasadzie. Z drugiej strony zaś szkoda, że takie ładne właśnie kolorowe klocki są zakrywane później całą karoserią, no ale no tak jak mówię, to jest właśnie zabieg mający, żeby po prostu mający na celu, żeby ktoś, kto składa te zestawy, się nie pomylił po prostu w montażu, nie? Dobra. Tak więc, dobra, ten krok mamy. Mamy tutaj ten jeden miętowy i te dwa. Także tutaj znowu potrzebujemy dwóch takich właśnie płytek. Potrzebujemy tych ciemno-szarych właśnie takich dwóch klocków tutaj oraz znowu dwóch takich ciemno-szarych elek. No i tak. To idzie w ten sposób. Zostawiamy tutaj ten pomarańczowy, pomarańczową tą przerwę. Pyk, pyk. Tutaj idą te elki z jednej i drugiej strony, tak. I tutaj idą te ciemnoszare klocki, tak. Czyli podejrzewam, że do tego się będzie już montowało albo drzwi, albo coś. Zazwyczaj właśnie takie elementy się do tego wykorzystuje. Dobra, strona 13. Słuchajcie, idziemy dalej. Strona
14 jak na razie idzie bardzo dobrze. Tutaj mamy tak, dwie takie dwójko jedynki, jak ja to nazywam. Czyli właśnie taka dwójka z jedynką po środku. Potrzebujemy dwóch właśnie takich miętowych dwójek charakterystycznych, dwóch niebieskich elek i właśnie jednego takiego charakterystycznego, bardzo ładnego zielonego klocka. Naprawdę ten zielony klocek mi się mega podoba. Nigdy wcześniej jeszcze nie miałem takiego fajnego zielonego tego. Ogólnie bardzo mało miałem zielonych klocków w ogóle z Lego. Najczęściej były to albo niebieskie, albo czerwone. Chyba najwięcej właśnie mam czerwonych. Także dobra. Tutaj montujemy tego zielonego klocka, tutaj montujemy teraz te właśnie takie miętowe. Albo taka właśnie benzynowa zieleń. A w ogóle określenie miętowe. Bardzo ładne kolorowe klocki, kurde, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tylko że szkoda, że później karoseria to właśnie przykryje, nie? Dobra. Tutaj idą zaś te właśnie elki, żeby się to wszystko lepiej trzymało. No i tutaj właśnie idą jeszcze. Jedna. I druga. Także tutaj zostaje taka kosteczka, taka pomarańczowa. Tak na razie, słuchajcie, to wygląda. I jedziemy dalej. No już tutaj fura będzie nabierała pomału kształtów, bo już będziemy montować tutaj błotniki. Także tak, potrzebne są nam takie dwójki. Ale właśnie takie elementy charakterystyczne. Nie, z Lego z Ninjago chyba były takie właśnie tratwy. Z tego co pamiętam, to właśnie takie w drewnianym kolorze. Czy coś. Także potrzebujemy dwóch takich elementów. Potrzebujemy dwóch takich ciemnoszarych, właśnie skośnych tych oraz właśnie dwóch błotników. No i teraz tak. Błotniki, wiadomo, idą tutaj. Na, wiadomo. Tutaj, jak rozumiem, na. Idą tutaj te. Ja muszę zobaczyć, czy te klocki mają jakieś brzydsze elementy, ale chyba. Czy brzydszą stronę. Ale raczej nie. A nie, a ta kropeczka jest tutaj, gdzie jest ten napis Lego. Także dobra. To nie będzie brzydszych i ładniejszych stron. Także dobra, to idzie tutaj. A tutaj, żeby zakryć tę dziurę w błotniku. Nie wiem właśnie dlaczego w tym Aston Martinie DB5 zostało to zakryte w taki dziwny sposób, a tymczasem zobaczcie, jak na przykład wygląda to tutaj. I można zakryć to na przykład takim klockiem tutaj, nie? Takim właśnie skośnym. No i można było to tak zakryć, a nie jakieś takie, nie wiem. Dlaczego w tym Aston Martinie DB5C to zostało właśnie, że tu jeszcze pod tym nad kolem widać ten stud taki, nie? No nie wiem dlaczego. Dobra. Witam, witam tam nowo przybyłych widzów. Live jest prowadzony po polsku, no. Także w innych językach nie gadam. Dobra, także to już mamy zmontowane. Kolejny krok. Mamy tutaj. Chyba nawet widzę, że ta sztabka. Ona nie jest do końca. Mi się wydawało, że ona jest taka ciemno-szara, ale jednak tak nie jest do końca. Ona jest bardziej taka srebrna, ale też nie powiedziałbym, że chromowana. No w kamerce widać, że jest ciemno-szara, no ale nie no, jak teraz się światło odbija, no to może możecie odnieść wrażenie, że rzeczywiście jest taka srebrna, no. Zazwyczaj to widać po takim tym, że na instrukcji jest to pokazane jako taki błyszczący się element, nie? Także potrzebujemy właśnie tej sztabki. Potrzebujemy dwóch czerwonych takich dwójek, tych śliskich i potrzebujemy właśnie takiego elementu tutaj. I teraz tak. Bierzemy sobie ten element. Po bokach właśnie tego elementu montujemy to.
Tylko, że właśnie. Nie, jak będzie to dobrze widać w kamerce. Ale zauważcie na przykład, jak to tutaj wygląda. O, widać. Widać bardzo doskonale. To jest właśnie to, na co ja zazwyczaj zwracam uwagę, czyli te właśnie białe kropeczki, które niestety właśnie szpecą, nie? Tu jest ładniej, a tu jest znowu brzydko. Dlatego ja zawsze robię taki zabieg, żeby te wszystkie takie brzydsze elementy, żeby nie były po prostu widoczne. No to uznajmy, że to jest po prostu brzydsza strona, nie? I teraz właśnie te kropeczki, jak widzicie, są z tyłu. A tutaj ładniejsza strona to będzie przód. Ok. I tutaj jeszcze idzie właśnie też sztabka. Coś takiego. No i teraz słuchajcie. A odcinek już trwa 31 minut. Dobra, słuchajcie, to jeszcze zmontujemy sobie tylko to i zakończymy sobie odcinek. Ale oczywiście standardu się trzymamy, półgodzinne odcinki, chyba że gdzieś tam przekroczę, no to ten. Ale dobra, zmontujmy sobie jeszcze to. Także potrzebujemy dwóch takich elementów, potrzebujemy dwóch takich elementów, potrzebujemy dwóch takich właśnie tych łączników, jednej takiej ławeczki oraz tej szybki. No i też tak, na tą szybkę przypada właśnie ta żółta ławka. Na te dwa elementy tutaj idzie coś takiego. Przypuszczam, że to nie wiem, będzie jakaś chyba tylna szyba czy coś. Strona 17. Dobra. I tutaj tak. Coś takiego. I coś takiego. Dobrze myślałem, to będzie tylna szyba, która właśnie się będzie tak opierała właśnie o ten element. I to się, czekajcie, to ma być tak zamontowane. Na ostatnią tę dziurkę tutaj. Lego i Lego. Tutaj zawsze właśnie zwracam uwagę na to, gdzie jest napisane Lego. No i dobra, no i teraz tak. To się montuje tu. Pyk, pyk. No i wtedy nam się właśnie o tę sztabkę tutaj opiera po prostu ta szyba i to już mamy tylną szybę, nie? A dopiero później pewnie całość tutaj będziemy zabudowywać karoserią, nie? No, jak na razie, słuchajcie, prezentuje się to właśnie w ten sposób. No i tak, słuchajcie. Dobra, także tutaj na razie kończę, słuchajcie, odcinek na YouTubie. Także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka. Zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem, widzowie. Twitchowi znajdziecie pod komendą wykrzyknik social. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także na razie.